Cześć, z tej strony Kucyk. Dzisiaj mam dla was recenzję karty survivalowej lub też karty przetrwania, jak to woli. Standardowo numerki. Długość całkowita karty to nieco poniżej 7 cm. Jej szerokość to jakieś 4,5 cm. Z kolei grubość tejże karty to mniej więcej 2 mm. Co do rozmiarów, ja jestem w posiadaniu dwóch takich kart z dwóch różnych źródeł. Ja je zrównam tutaj na dole krawędziami i jak widzicie, rozmiary się nieco różnią. Ta z tyłu jest nieco większa, a przy okazji też jest lepiej wykonana. Spójrzcie chociażby na śrubokręt. Ta jest gorzej wykonana niż ta. Widzicie, tu jest jakieś takie krzywe, w ogóle nie wiadomo co. Ok, jeszcze porównanko do Victorinoxa. Tak to się prezentuję. Ja będę się skupiał na tej lepiej wykonanej karcie, ale też nie obędzie się z porównaniem z tą gorszą. Ok, w każdym razie. Ja naliczyłem tutaj 10 funkcji. Pierwsza, no to nożyk. Nie jest jakiś ostry, nie przychodzi w ogóle jakoś ostry. Golić się nim na pewno nie będziemy, ale jeżeli zabraknie nam jakiegokolwiek innego ostrza, no to paczkę otworzymy. Bez większego problemu. Mamy tutaj też wspomniany wcześniej śrubokręt płaski. Tutaj mamy 5-centymetrową linijkę. Nie wiem, co można by tym zmierzyć. W każdym razie jest. I chyba nawet się zgadza z... że jednostki są dobrze. No, jest ok. Mamy tu też niby przyrząd do nawigacji, też kątomierz. Te nacięcia właśnie oznaczają kąty, czyli tutaj mamy 0, 30, 45, 60, 90 i tak dalej. Można sobie coś tym zmierzyć. No jest w każdym razie dosyć małe. Tutaj mamy również klucze nasadowe. Szczerze nie wiem, kto by używał tego do otwierania jakichkolwiek śrubek, do odkręcania jakichkolwiek śrubek, ale wiem, że trzymają te mniejsze bity, na pewno tych większych nie sprawdzałem. Czekajcie, nawet wam pokażę. Wyciągnę tylko jakiś. Ale też z tym trzymaniem nie jest najlepiej. Tutaj wchodzi. Troszeczkę jest opór, ale okej, działa. Przynajmniej tyle. Mamy tu też klucz do śrub motylkowych. Czyli z tymi takimi... Boże, jak to nazwać? No właśnie, blaszkami może być. Dobra, w każdym razie chyba wiecie, jak wygląda śruba motylkowa. Mamy tutaj również otwieracz do butelek. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, działa tak jak powinien. I mamy również otwieracz do puszek. I muszę powiedzieć, że otwieracz do puszek tutaj jest fatalny. Naprawdę. Jeżeli chcecie otworzyć tym jakąś puszkę, to ja bym się naprawdę poważnie zastanowił, czy na pewno chcecie otworzyć tą puszkę. Tak jest naprawdę, ergonomia tutaj, no dobra, to jest karta, więc nie oczekujmy czegoś innego, ale naprawdę jest to niezwykle niewygodne. Do tego ta piłka wbija się w palce przy jakichś próbach otworzenia puszki. Naprawdę sprawdźcie, czy w promieniu 1,5 km od waszego miejsca na pewno nie ma żadnego otwieracza do puszek. A jeżeli nie ma, to wtedy poważnie się zastanówcie, czy na pewno chcecie otworzyć tą puszkę. Piłka do drewna. Tutaj sobie porównam razem z tą gorzej wykonaną kartą. Tutaj jest kolejna różnica. Ta w lepiej wykonanej ma dwa rzędy ząbków. Ta gorsza ma tylko jeden rząd. Tej gorszej nie sprawdzałem, ale ta lepiej wykonana, no powiedzmy sobie szczerze, ta piłka, no ile ona ma długości? No, nawet nie ma 4 cm. I naprawdę jest to doprawdy niekomfortowe używanie tej piłki. Naprawdę tak jest po prostu niewygodna i za mała. Jeżeli znajdziemy jakąś taką gałązkę, która będzie się nadawała rozmiarowo do tej piłki, no to spokojnie ją możemy równie dobrze złamać w rękach, aniżeli męczyć się z tym dziadostwem, bo inaczej tego nazwać nie mogę. No po prostu jest beznadziejny. Mamy tutaj również otwór na linkę, jakby ktoś chciał sobie przewlec. Dostajemy również taki pokrowczyk z pseudoskóry. To jest jakiś
plastik, nylon. Pewnie z jakiś czas się po prostu rozwali, popęka i tak dalej, już nie będzie spełniał swojej funkcji. Okej, okay, ale jeśli chodzi o samą kartę, ona jest bardzo często dodawana w gratisie w różnych sklepach. I jeżeli dostaniecie ją w gratisie, no to fantastycznie, możecie ją sobie włożyć do portfela i o niej po prostu zapomnieć. Ja akurat noszę w plecaku, jako tak awaryjnie. Backupu noża. W każdym razie, jeżeli chcecie ją kupić, no to zapłacicie za nią jakieś, nie wiem, 3-4 zł, zależy od sklepu. W każdym razie poniżej dychy, bo więcej się po prostu nie opłaca. Nie znaczy, nie, przepraszam, generalnie się nie opłaca tego kupować, bo to jest po prostu bubel moim zdaniem. Jeżeli chcecie to nosić w portfelu, to spoko, dostaliście w gratisie jak najbardziej, ale tak to bym nie dał nawet tych 3 zł. Stal w ogóle jakaś niewiadoma, chińszczyzna i tak dalej. W każdym razie w gratisie spoko, tak to moim zdaniem nie warto. Okej, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć!